Dzisiaj trochę o prezydencie naszego kraju, ale nie o konkretnym, tylko o urzędzie prezydenta w Polsce. Poznamy jego uprawnienia, jego pozycję polityczną w naszym kraju i trochę też z dziejów prezydentury w naszym kraju. Oczywiście na zdjęciu pierwszym obecny prezydent wraz z małżonką Andrzej Duda. Obecny, nie wiadomo jak się potoczy przyszłość, dopiero co zaczęła się kampania wyborcza. Prawdopodobnie zostanie przerwana, zawieszona, ale szykujmy się na zmiany, albo może na dalszy ciąg tego, co było wcześniej, bo wybory prezydenckie w tym roku prawdopodobnie się odbędą i zobaczymy, czy pan Duda zostanie prezydentem na kolejną kadencję, czy nastąpi zmiana na tym urzędzie. Jak wyglądała sytuacja wcześniej w naszym kraju? Pierwszym prezydentem III RP był widoczny tutaj na pierwszej fotografii Wojciech Jaruzelski. Ale pamiętaj, że on został wybrany na ten urząd nie w sposób wyborów powszechnych, nie poprzez wybory powszechne, tylko został wybrany przez głosowanie parlamentarzystów i zwyciężył przewagą jednego głosu. Także pamiętaj, że on był pierwszym prezydentem III RP, Wojciech Jaruzelski, ale nie był to wybór wszystkich dorosłych polskich obywateli. Wojciech Jaruzelski to oczywiście działacz komunistyczny, członek PZPR-u, przywódca Polski w latach 80. od stanu wojennego aż do, jak widzimy, do roku, no tak naprawdę 1990. Jego prezydentura była bardzo krótka. Pierwszym prezydentem, który został wyłoniony na ten urząd właśnie w wyniku wyborów powszechnych, był Lech Wałęsa. Z pewnością pamiętasz, działacz opozycji antykomunistycznej w Polsce, związany z NSZZ Solidarność, i był wybrany w roku 90 na okres jednej kadencji. Jak widzisz, jedna kadencja to w naszym kraju okres 5 lat. Po Lechu Wałęsie dwie kadencje sprawował ten urząd prezydenta Aleksander Kwaśniewski, co było takim powrotem do przeszłości, bo Aleksander Kwaśniewski wywodził się z tego samego środowiska co Wojciech Jaruzelski, a więc z PZPR, a więc ze środowiska komunistycznego, ale Polacy zawiedzieni przemianami demokratycznymi, gospodarczymi na początku lat 90., jakie miały miejsce w naszym kraju, powrócili do starych rozwiązań i wybrali właśnie jego na ten urząd. Jak pamiętasz, też Kwaśniewski jak do tej pory jest jedynym prezydentem, który podczas drugiej kampanii wyborczej swojej jako jedyny wygrał wybory już w pierwszej turze w roku 2000. Nie było drugiej tury wyborów prezydenckich. Kwaśniewski uzyskał ponad 50% głosów. Drugiej tury już wtedy się nie organizuje. Kwaśniewski nie mógł być więcej niż dwa razy prezydentem, ponieważ, no właśnie, ponieważ konstytucja tego zakazuje w naszym kraju. Można być dwukrotnie prezydentem w swoim życiu, w naszym kraju. Dlatego po dwóch kadencjach Kwaśniewskiego na urząd prezydenta został wybrany Lech Kaczyński w roku 2005. Zabrakło mu kilku miesięcy, aby całą kadencję dokończyć, ponieważ jego życie przerwała katastrofa lotnicza w Smoleńsku. I w kolejnych wyborach prezydenckich, które były takimi wyborami w cieniu tej tragedii, prezydentem został Bronisław Komorowski, wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, a więc z partii, która, no powiedzmy, że delikatnie mówiąc, wrogo nastawiona była do poprzedniej partii, z której się wywodził, znaczy z poprzedniego prezydenta, bo poprzedni prezydent wywodził się z Prawa i Sprawiedliwości. Po jednej kadencji sprawowania urzędu przez Komorowskiego obecnym prezydentem jest Andrzej Duda, wywodzący się również z Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak Lech Kaczyński. Czyli, no i w tym roku mamy kolejne wybory, zobaczymy co się stanie. Taka ciekawostka jeszcze, zobaczmy jak wygląda wykształcenie prezydentów naszych w III RP. Tutaj oczywiście nie został uwzględniony Jaruzelski, no bo on był prezydentem w innej sytuacji, inaczej był wybrany i bardzo krótko ten urząd sprawował. Lech Wałęsa z wykształcenia, jak widać, absolwent szkoły zawodowej, elektryk,
Aleksander Kwaśniewski studiował, ale nie dokończył studiów, nie obronił pracy magisterskiej. Kolejny prezydent, Lech Kaczyński, bardzo dobrze wykształcony, jak widzimy, posiadający tytuł doktora habilitowanego, jeżeli chodzi o prawo, no i też posiadający tytuł profesora nadzwyczajnego na dwóch uczelniach. I po nim magister historii Bronisław Komorowski, no i aktualny prezydent, jeszcze ciągle aktualny i być może na kolejną kadencję również wybrany, zobaczymy, to doktor prawa, czyli pan Duda. Osoba, która staje się prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, nie może pełnić jednocześnie funkcji innych państwowych, więc mamy tutaj zakaz łączenia tego urzędu z innymi urzędami. No i tutaj w naszym kraju zakłada się, że prezydentura ma być prezydenturą arbitrażową, czyli że prezydent powinien rozstrzygać pewne napięcia w naszym kraju zachodzące, pewne spory, powinien tutaj dążyć do pojednania narodu. I tutaj możemy takie dwa arbitraże rozróżnić. Ustrojowy, czyli prezydent powinien rozstrzygać różnego rodzaju konflikty pomiędzy Radą Ministrów, czyli rządem i parlamentem, oraz arbitraż polityczny, czyli prezydent powinien interweniować wtedy, kiedy mamy jakieś niepokoje społeczne, kiedy różne grupy społeczne w naszym kraju są do siebie wrogo nastawione, kiedy jest zagrożenie tutaj właśnie jakiegoś rozpadu, anomii, no po prostu jeżeli są jakieś mocne starcia różnych środowisk, różnych grup społecznych w narodzie. Arbitraż, jak pamiętasz, pewnie jest to jeden ze sposobów rozstrzygania sporów. Arbiter, ktoś taki jak właśnie sędzia, ktoś, kto powinien wskazywać sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej. Prezydent w naszym kraju to urząd, który jest postrzegany jako najwyższy urząd, najważniejszy urząd. Uznaje się, że prezydent jest głową naszego państwa. Prezydent jest w związku z tym takim naszym najważniejszym przedstawicielem, naszym, czyli oczywiście narodu. Urząd prezydenta jest też gwarantem ciągłości władzy państwowej, czyli to, że wybieramy kolejnego prezydenta po tym, jak kadencja poprzedniego upłynie, ma być gwarancją tego, że państwo nasze po prostu istnieje bez przerwy. Prezydent zarządza wybory parlamentarne, czyli on określa, w którym terminie nastąpią wybory do Sejmu i do Senatu, a po tych wyborach zwołuje pierwsze posiedzenie właśnie Sejmu i Senatu, no bo wtedy jeszcze nie ma marszałka, który mógłby to zrobić, więc on zwołuje to pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu i na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu, jak pamiętasz, przewodniczy marszałek zwany marszałkiem seniorem. Tak jeszcze jak gwoli uzupełnienia, prezydent zarządza wybory parlamentarne, a z kolei ten, który przewodzi w parlamencie, czyli marszałek Sejmu, zarządza wybory prezydenckie. To jest takie nawzajem, można powiedzieć, przekazywanie sobie kontroli, czy tam takiej symbolicznej może też kontroli trochę pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą, bo prezydent to oczywiście władza wykonawcza. Prezydent ma być też strażnikiem konstytucji, czyli ma tutaj taką funkcję, która powinna się wiązać z tym, że powinien pilnować, aby konstytucja nie była łamana w Polsce. Dlatego też prezydent, jak pamiętasz, może skierować projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, po to, aby ten Trybunał sprawdził, czy nowe prawo, nowy projekt ustawy, nowa ustawa nie łamie jakichś zasad konstytucyjnych. No i za każdym razem, kiedy sytuacja taka następuje, że ktoś albo jakaś grupa uważa, że ich prawa są łamane, ich prawa, które gwarantuje konstytucja, prezydent może tutaj w jakiś sposób zaistnieć publicznie, może interweniować, bo powinien to robić jako strażnik konstytucji. Ma być też prezydent strażnikiem suwerenności i bezpieczeństwa państwa, czyli powinien stać na straży niezależności naszego kraju, niezależności w kontekście zewnętrznym i wewnętrznym. Powinien dbać o to, aby nie dochodziło w kraju do niepokojów różnych. No i to też często prezydenci czynią w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo wewnętrzne czy zewnętrzne wydaje się być w jakiś sposób zagrożone. Prezydent broni w związku z tym nienaruszalności terytorium naszego państwa, no i
z tej zasady wynika fakt, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc tutaj on też ma prawo interweniować w sytuacji zagrożenia, nie narusza się terytorium naszego państwa. No i prezydent ma też kompetencje nominacyjne, czyli może nominować, może powoływać osoby na poszczególne urzędy państwowe. A jeszcze zobaczymy za chwilę, o jakie urzędy konkretnie chodzi. Najpierw zobaczmy, w jaki sposób się wybiera prezydenta. Wybory prezydenckie już wiemy, że są, powiedzmy, że w takim normalnym trybie zwyczajowym organizowane co 5 lat, bo tyle wynosi kadencja prezydenta w naszym kraju. Prezydent ma jednorazowe prawo reelekcji, to znaczy, że może być tylko raz ponownie wybrany na urząd prezydenta. Czyli, tak jak już wspomniałem wcześniej, daje nam to taką sytuację, że jedna osoba może być w naszym kraju maksymalnie dwukrotnie prezydentem Polski. Nie musi być dwa razy z rzędu, ale nie może być więcej w ciągu całego swojego życia wybrany ktoś na urząd prezydenta RP jak dwa razy. Wybory prezydenckie to wybory powszechne, czyli że wszyscy obywatele polscy, którzy mają prawa wyborcze, w nich mogą uczestniczyć. Wybory są równe, czyli każdy głos liczy się tak samo. Każdy głos to jeden głos. Wybory są tajne, czyli wyborcy nie muszą ujawniać, na kogo głosują. I wybory są bezpośrednie, czyli wyborcy osobiście przychodzą na wybory, bezpośrednio wskazując, na kogo oddają swój głos. Oczywiście zaznaczając na liście odpowiednim znakiem ten fakt. Pamiętamy oczywiście, że żeby zostać prezydentem, trzeba mieć określony wiek, czyli mamy tutaj cenzus, ograniczenia pewne. W demokracji cenzus wieku, ten wiek to 35 lat, czyli można powiedzieć inaczej, że bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich uzyskujemy, kiedy osiągniemy ten piękny wiek 35 lat. Oprócz tego, aby ktoś mógł kandydować oficjalnie w wyborach prezydenckich, musi jeszcze zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia współobywateli. I to zbieranie podpisów, jeżeli śledzisz media, a pewnie tak, w tej chwili chyba wszyscy Polacy śledzą, to wiesz, że ten właśnie etap już wielu, wielu kandydatów ma za sobą. Te podpisy zostały zebrane w naszym kraju, dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli jest to warunek, co najmniej 100 tysięcy podpisów. Tutaj na zdjęciu widzimy, ile podpisów zebrali kandydaci w poprzednich wyborach, czyli 5 lat temu. Tak naprawdę, tak jak tutaj mamy napisane, 100 tysięcy wystarcza, ale wielu kandydatów stara się zebrać więcej, po to, żeby taki psychologiczny, można powiedzieć, uzyskać awans, taką przewagę nad kontrkandydatami. Ale tak naprawdę wystarczy 100 tysięcy. No i tak jak już wspomniałem, wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu. I tu mamy napisane, kiedy na okres między 100 a 75 dni przed upływem kadencji, wcześniejszej kadencji urzędującego prezydenta. Czyli tutaj widzimy, że nie ma sztywno określonego terminu, kiedy przypadają wybory prezydenckie. To zależy trochę od marszałka Sejmu. To znaczy, jak tutaj widać, ma pewne takie widełki. Ma wyznaczone, w jakim terminie mniej więcej muszą te wybory się odbyć, natomiast konkretną datę w tym terminie wyznaczonym już wybiera marszałek Sejmu i ogłasza to w odpowiednim czasie, oczywiście. Tak jak już wiesz, wybory prezydenckie mogą się odbywać w dwóch turach, mogą się odbywać w jednej turze. Aby się odbyły tylko w jednej turze, ktoś z kandydatów musi uzyskać w tej pierwszej turze ponad 50% głosów. Jeżeli tak się stanie, to już jest koniec wyborów i ten ktoś zostaje prezydentem elektem i wkrótce przejmie ten urząd prezydenta RP w naszym kraju. Jeżeli nie ma nikogo takiego po pierwszej turze, kto miałby ponad 50% głosów, a tak się zazwyczaj dzieje w naszym kraju, to wtedy 2 tygodnie później, po pierwszym głosowaniu, po pierwszej turze, organizuje się drugą turę wyborów, do której zaprasza się dwóch kandydatów z największym poparciem, czyli dwóch kandydatów, którzy osiągnęli w pierwszej turze najwyższe wyniki, przechodzi do drugiej tury i w drugiej turze się tylko oni spotykają, a więc wyborcy muszą wtedy zdecydować pomiędzy tymi dwoma, kogo z nich obdarzą zaufaniem i na kogo oddadzą swój cenny głos.
Tak jak już wiemy, tylko raz się zdarzyło, że pierwsza tura zakończyła wybory prezydenckie. Był to rok 2000, tak jest, rok 2000. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Tutaj widzimy na tej grafice wynik sprzed 5 lat, czyli kiedy były poprzednie wybory prezydenckie, i tutaj mamy wynik już drugiej tury. Widzimy, że w drugiej turze tak naprawdę bardzo małą różnicą głosów zwyciężył Andrzej Duda nad Bronisławem Komorowskim. O ważności wyborów prezydenckich decyduje Sąd Najwyższy. To jest warte zapamiętania. Czasami takie pytania się pojawiają w różnych testach. Pamiętaj, że wybory organizuje PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, ale o ważności wyborów decyduje Sąd Najwyższy. Jak już wybory się dokonają, Sąd Najwyższy uzna, że są legalne, to mamy prezydenta elekta. Prezydenta elekta, czyli człowieka, który jest wybrany na ten urząd, ale jeszcze nie przejął oficjalnie władzy. Prezydent elekt jeszcze musi chwilkę poczekać, aż rzeczywiście upłynie termin kadencji poprzedniego prezydenta. Wybory są zawsze tak zorganizowane, że po wyborach jeszcze kilka dni, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet czasami, w skrajnym przypadku może być dni, jeszcze sprawuje władzę poprzedni prezydent. No i prezydent elekt musi złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli przed wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. No właśnie, o tym też już wiesz, że co to jest Zgromadzenie Narodowe. No i tutaj mamy na zdjęciu, no, można powiedzieć, sytuację adekwatną, czyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką swoją Agatą składa taką przysięgę. Możemy sobie zerknąć i posłuchać. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. O dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. No właśnie, czyli mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, jak wygląda przysięga i cała ta ceremonia. A przy okazji takie zadanie spróbuj rozpoznać osoby, które tam towarzyszyły Andrzejowi Dudzie. To ciekawe spotkanie było. Tutaj ktoś czytał ważny tekst przysięgi, a myślę, że powinieneś rozpoznać tę osobę. Zwróć też uwagę, że na końcu Andrzej Duda wypowiedział słowa, które nie były powtórzeniem tekstu przysięgi. To słowa "tak mi to pomóż Bóg". Jest to taka formuła, którą prezydent może wypowiedzieć podczas składania przysięgi, ale nie musi. Więc to już jest uzależnione od woli konkretnej osoby, która ten urząd obejmuje. Gdzie jest siedziba prezydenta w naszym kraju? Siedziba prezydenta znajduje się oczywiście w Warszawie, czyli w naszej stolicy, i wygląda tak, jak się prezentuje na zdjęciu, które widzisz. Jest to Pałac Prezydencki, który się mieści na ulicy Krakowskiej Przedmieście. To jest siedziba prezydenta od lat 90. W początku lat 90. siedzibą prezydenta był Belweder, czyli to miejsce, które jest położone nieco dalej, przy Łazienkach, przy Parku Łazienkowskim w Warszawie. Więc tutaj dzisiaj się uznaje Belweder jako taką siedzibę nieoficjalną, taką siedzibę, powiedzmy, że do takich mniej oficjalnych spotkań, różniejszych rozmów prezydenta z jego gośćmi. Czyli pamiętajmy, że tą główną siedzibą oficjalną jest właśnie to miejsce, czyli Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu. Postaraj się ustalić, czyj pomnik tutaj stoi przed właśnie wejściem do siedziby prezydenckiej. No i też przypomnij sobie, co się mieściło w tym budynku w XIX wieku. To może się przydać nam chociażby na historii.
Okej, wiemy, że 5 lat to kadencja prezydenta RP w naszym kraju. Kiedy następuje opróżnienie urzędu, czyli kiedy tego urzędu, kiedy prezydent przestaje być prezydentem, mówiąc tak bardzo prosto. Wtedy, kiedy umrze, to chyba najbardziej oczywista przyczyna, czyli jeżeli podczas urzędowania prezydent straci życie, no to zwalnia ten urząd. Tak się stało chociażby w roku 2010, kiedy zmarł prezydent Kaczyński w katastrofie lotniczej. Druga sytuacja, kiedy prezydent może przestać być prezydentem, to kiedy sam się zrzeknie tego urzędu, czyli może po prostu nie chcieć być dłużej prezydentem i ogłosić to uroczyście i zrzec się tej funkcji. Trzeci przypadek opróżnienia urzędu prezydenta RP to stwierdzenie nieważności wyborów, czyli tutaj Sąd Najwyższy może stwierdzić, że wybory były nieważne, w związku z tym urząd się nie należy tej osobie i prezydent no, musi również ustąpić. Prezydenta można też uznać za osobę niezdolną do wykonywania obowiązków prezydenckich z powodu na przykład choroby, czyli na stan zdrowia. I taką opinię, takie uznanie niezdolności wyraża Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat obradujące razem, ale muszą uzyskać posłowie i senatorzy podczas takiego głosowania nad właśnie uznaniem prezydenta za niezdolnego do wykonywania obowiązków, muszą uzyskać większość 2/3 głosów. 2/3 głosów podczas głosowania Zgromadzenia Narodowego musi być za odsunięciem prezydenta od urzędu z powodu stanu zdrowia. 2/3 to oczywiście większość jakiego typu? Jaka większość? Kwalifikowana. Jeżeli tak myślisz, to dobrze myślisz. OK. I ostatnia sytuacja, ostatnia możliwość, kiedy można prezydenta odsunąć od sprawowania swojego urzędu, to jest skazanie przez Trybunał Stanu, czyli przez Trybunał, który zajmuje się właśnie kontrolą najwyższych urzędników państwowych w naszym kraju. Jeżeli Trybunał Stanu skaże prezydenta, uzna go za winnego, to prezydent również powinien ustąpić ze swojego urzędu. No i zobaczmy uprawnienia prezydenta, bo często się powtarza w Polsce, że prezydent nic nie może, że ma uprawnienia nikłe. No, sprawdźmy, bo to jest w sumie opinia. Oczywiście w zależności od tego, czy będziemy porównywać uprawnienia prezydenta z uprawnieniami prezydenta Niemiec, czy Rosji, czy Francji, czy USA, no to różne będą wyniki tego porównania i może być różna ocena, czy ma duże uprawnienia, czy ma małe uprawnienia. No to zobaczmy, jak to wygląda. Wobec parlamentu uprawnienia prezydenta to zarządzanie wyborów. Już wiemy, że prezydent zarządza wybory parlamentarne. Po drugie, prezydent może skrócić kadencję parlamentu w określonych sytuacjach, przypomnij sobie. Na przykład może skrócić kadencję parlamentu wtedy, kiedy nie uda się wyłonić w tak zwanych trzech krokach nowej Rady Ministrów, nowego prezesa Rady Ministrów, czyli rządu. Też sprawa budżetowa tutaj ma znaczenie, czyli jeżeli parlament nie uchwali w terminie budżetu, to prezydent tutaj też może interweniować, skrócić kadencję parlamentu. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, czyli może stworzyć projekt ustawy i przedstawić ją do rozpatrzenia właśnie parlamentowi. Prezydent może zgłaszać poprawki do różnych tutaj aktów prawnych w naszym kraju. Może zatwierdzać ustawy, składając podpis pod projektami właśnie ustaw, czyli to jest kolejne jego uprawnienie wobec parlamentu. Następnie posiada prawo weta ustawodawczego, czyli może zamiast podpisać projekt ustawy, może się nie zgodzić z tym projektem, może chcieć go zatrzymać, może w ten sposób właśnie odmówić podpisania, czyli zawetować. No i wtedy ta ustawa rzeczywiście nie wchodzi w życie, chyba że parlament, jak widzisz, chyba że parlament odrzuci to weto prezydenckie, a może to zrobić, ale musi uzyskać inny wariant większości kwalifikowanej, czyli 3/5 głosów musi być za odrzuceniem weta prezydenckiego. Jeżeli tak się stanie, to prezydent rzeczywiście wtedy ustawę musi w ciągu 7 dni podpisać. Kolejne uprawnienie prezydenta wobec parlamentu to możliwość właśnie skierowania projektu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, o tym wspomniałem już wcześniej, czyli może skierować projekt ustawy pod rozwagę, do zbadania przez Trybunał, czy
ten projekt nie narusza konstytucji w jakiś sposób. Ale uważaj, jeżeli prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego jakiś projekt ustawy i Trybunał po analizie uzna, że ten projekt jest ok, nie narusza w żaden sposób konstytucji naszej, to wtedy prezydent już nie może skorzystać z prawa weta wobec tego projektu ustawy, tylko musi ten projekt ustawy podpisać. I jeszcze jedno uprawnienie wobec parlamentu prezydenckie to możliwość wygłaszania orędzia w parlamencie naszym. No i może też przebywać w parlamencie naszym na galerii, na górze ponad salą obrad jest takie miejsce specjalne. Jeżeli patrzysz w ekran na obrady Sejmu, to po lewej stronie twojej znajduje się loża prezydencka z takim godłem naszym tutaj powieszonym na barierkach. Czyli to jest też jego uprawnienie. No, tutaj możemy zobaczyć, jak często korzystali wcześniejsi prezydenci z prawa inicjatywy ustawodawczej. Tutaj może zostawmy Andrzeja Dudę na boku, bo to jest grafika z początku jego kadencji, więc ona jest już nieaktualna dawno temu. Zobaczmy, jak często zgłaszali projekty własnych ustaw prezydenci wcześniej urzędujący. Widzimy tutaj inicjatywy Kwaśniewskiego, ale pamiętajmy, że on był dwie kadencje. Jako jedyny jak na razie tutaj z tych wszystkich osób. Widzimy inicjatywy Lecha Kaczyńskiego i inicjatywy ustawodawcze Bronisława Komorowskiego. Więc tutaj widzimy, że najbardziej aktywnym pod względem prezydentem był Lech Kaczyński. Kolejny pakiet uprawnień prezydenckich w naszym kraju to uprawnienia wobec Rady Ministrów, czyli wobec rządu potocznie mówiąc. On desygnuje, prezydent desygnuje, czyli wskazuje, wybiera, można powiedzieć, prezesa Rady Ministrów. Jak pamiętasz, ten desygnowany, czyli wskazany przez prezydenta prezes Rady Ministrów, jeszcze musi uzyskać wotum zaufania od naszego Sejmu, aby móc zacząć już takie w pełni urzędowanie. Prezydent może zrobić to, co zdaje się dzisiaj prezydent zaplanował, czyli może zwoływać Radę Gabinetową, czyli wspólne posiedzenie rządu, czyli Rady Ministrów, i prezydenta pod przewodnictwem prezydenta. To się nazywa Rada Gabinetowa. Warto zapamiętać to określenie. Taką Radę Gabinetową zbiera się właśnie w sytuacji jakiejś kryzysowej, w sytuacji wymagającej interwencji i współpracy pełni władzy wykonawczej, bo Rada Ministrów i prezydent to przecież władza wykonawcza w naszym kraju. I prezydent jeszcze może pociągać do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Rady Ministrów. Odpowiedzialność konstytucyjna, czyli odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Dobrze, wobec władzy sądowniczej zobaczmy uprawnienia prezydenckie. Prezydent może powoływać, czy powołuje sędziów. Prezydent powołuje prezesów, prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli NSA, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa. Tak było do tej pory. Następnie prezydent może się zwracać do Trybunału Konstytucyjnego. No to już wiesz, w sprawach związanych na przykład z projektami ustaw, czyli żeby sprawdził ten Trybunał w imieniu prezydenta, czy ten projekt nie narusza Konstytucji. Oprócz tego może się zwracać do Trybunału Konstytucyjnego prezydent, aby ten rozstrzygnął spory kompetencyjne, czyli jeżeli na przykład dwaj urzędnicy typu nie wiem, prezydent i nasz prezes Rady Ministrów, czyli premier, spierają się, kto z nich powinien prowadzić, załóżmy, politykę zagraniczną, nie są w stanie rozstrzygnąć tego sporu, mogą się zwrócić wtedy, może się prezydent zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozstrzygnął ten spór. To jest spór kompetencyjny, czyli kto z nich ma uprawnienia do jakiejś sprawy, do wykonania jakiejś czynności oficjalnej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Czy to znaczy, że on dowodzi podczas wojny? Nie, on jest zwierzchnikiem, a więc on tutaj mianuje ludzi, którzy się na tym powinni znać. Mianuje szefa sztabu generalnego, mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Jeżeli sytuacja tego wymaga, to prezydent zarządza mobilizację, czyli pobór obywateli do wojska, obywateli teoretycznie wszystkich, najczęściej w określonym przedziale wiekowym. No i powołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to też sił
niedawno stało, czyli w przypadku właśnie zagrożenia jakiegoś kryzysu może taką radę powołać, aby ona się zajęła rozwiązaniem tej trudnej sytuacji, Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W polityce zagranicznej prezydent powinien współpracować z Radą Ministrów, bo tutaj w naszej konstytucji mamy zapisane, że politykę zagraniczną prowadzi zarówno prezydent, jak i właśnie rząd, czyli Rada Ministrów. Jak pamiętasz, w Radzie Ministrów jest specjalny urzędnik, czyli minister spraw zagranicznych, który no tutaj powiedzmy, że najbardziej odpowiada za kształt tej polityki zagranicznej, ale prezydent również może to robić, może zawierać umowy międzynarodowe, może reprezentować nasz kraj właśnie na zewnątrz, może odwiedzać głowy, spotykać się z głowami innych państw, odwiedzać inne kraje, więc jak najbardziej tutaj te uprawnienia są dosyć duże dla naszego prezydenta przewidziane. Może ratyfikować też, czyli zatwierdzać umowy międzynarodowe, może też je wypowiadać, czyli anulować daną umowę międzynarodową. Prezydent ponadto mianuje lub odwołuje ambasadorów, czyli przedstawicieli naszego kraju przebywających za granicą. Oprócz tego przyjmuje listy uwierzytelniające od innych instytucji i on może postanowić o stanie wojny. Oczywiście nie jednoosobowo, ale od niego wychodzi decyzja, którą jeszcze musi parlament potwierdzić, czyli tutaj też polityka zagraniczna i trochę bezpieczeństwo państwa, postanowienie o stanie wojny. Mamy też taką grupę uprawnień prezydenckich, które się nazywa uprawnieniami tradycyjnymi. To są takie uprawnienia, które właśnie wynikają trochę z takiego przekonania, że powinien po prostu mieć te uprawnienia nasz prezydent. I to jest nadawanie obywatelstwa. Prezydent może naturalizować, czyli nadać obywatelstwo polskie obcokrajowcom. Tak się często zdarza na przykład w przypadku sportowców, którzy nagle odkrywają, że chcą grać dla Polski albo uprawiać jakiś sport właśnie dla naszego kraju, reprezentować nasz kraj na arenach sportowych. Może nadawać i nadaje nasz prezydent tytuły profesorskie, tytuły profesora zwyczajnego, bo to jest ten najwyższy powiedzmy rangą tytuł od profesora nadzwyczajnego, czyli nadaje prezydent tytuł profesora zwyczajnego. Nadaje też ordery, różne odznaczenia państwowe osobom, które są uznane za godne tego. No i prezydent też posiada prawo łaski, czyli może uniewinnić kogoś od wyroku sądu, może komuś zmienić karę na łagodniejszą komuś skazanemu, więc tutaj ma prawo łaski prezydent. I tylko nie może tego prawa łaski stosować do postanowień Trybunału Stanu, no bo trudno, żeby mógł zmienić na przykład postanowienie Trybunału Stanu w swojej własnej sprawie, czyli skazujące samego prezydenta. No i zobaczmy też, jak z tego prawa łaski korzystali wcześniej urzędujący prezydenci. Tutaj brakuje aktualnego prezydenta, bo jego prezydentura jeszcze ciągle trwa. No i tutaj widzimy, że z tego prawa łaski bardzo rozrzutnie korzystali dwaj nasi pierwsi prezydenci wybrani w powszechnych wyborach III RP, czyli Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski, pamiętajmy, dwie kadencje miał, czyli tutaj moglibyśmy to na pół przedzielić, ten słupek, ponieważ pozostali tutaj prezydenci, których widzimy, byli tylko jedną kadencję na tym urzędzie. No więc tutaj Lech Wałęsa wysuwa się na zdecydowane prowadzenie, najmniej łaskawie był łaskaw wydać Lech Kaczyński. Pamiętajmy jeszcze o tym, o takich pojęciach dwóch, jak kontrasygnata i prerogatywa. Kontrasygnata jest to taka zasada, która mówi, że aby w niektórych sprawach, aby decyzja, którą podjął prezydent, wymagała jeszcze zgody naszego prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Czyli kontrasygnata jest to zasada, która mówi, że pod podpisem prezydenta w niektórych sprawach musi się znaleźć podpis jeszcze premiera, aby ten dokument po prostu był dokumentem legalnym, ważnym z punktu widzenia prawa. To jest zasada kontrasygnaty, czyli takie, można powiedzieć, powiązanie, współdziałanie premiera i prezydenta w określonych sprawach. Natomiast wszystkie sprawy, gdzie prezydent samodzielnie może podejmować decyzję i nie potrzebuje tutaj zgody premiera, jego podpisu nie potrzebuje uzyskać pod dokumentem, te wszystkie uprawnienia nazywamy
prerogatywami. Prerogatywy, czyli uprawnienia osobiste prezydenta, takie, które może samodzielnie wykonywać. I na przykład do prerogatyw należy zarządzanie wyborów parlamentarnych oczywiście, zarządzanie referendów, weto prezydenckie jest taką prerogatywą, inicjatywa ustawodawcza, zwoływanie rady gabinetowej, desygnowanie kogoś na urząd prezesa Rady Ministrów, czyli potocznie zwanego premierem, mianowanie sędziów, mianowanie prezesów różnych sądów, skorzystanie z prawa łaski. Pamiętajcie, że prezydent nie musi się tłumaczyć, dlaczego kogoś ułaskawia. Po prostu ma do tego prawo i może z niego skorzystać lub nie. A jeżeli skorzysta, nie musi mówić, dlaczego to zrobił. Nikt go nie może rozliczyć z tego prawa łaski. Nadanie orderu, nadanie odznaczenia, nadanie lub odebranie obywatelstwa. To są wszystko przykłady właśnie. Czy prezydent ponosi odpowiedzialność za swoje czyny podczas urzędowania? Oczywiście tak, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, a więc przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji, za naruszenie ustaw, popełnienie przestępstwa, czyli też ponosi odpowiedzialność karną po prostu. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, czyli inaczej parlamentarnej, a więc nie można go odwołać poprzez głosowanie posłów z tego urzędu. Prezydenci na uchodźstwie, jeszcze zobaczmy sobie na koniec. Prezydenci na uchodźstwie, czyli pamiętaj, że po II wojnie światowej Polska miała rząd zbudowany przez komunistów w naszym kraju, ale był też rząd, który istniał poza Polską, rząd emigracyjny w Londynie, rząd, który został tak naprawdę osamotniony po wojnie, bo nasi sojusznicy wycofali uznanie dla tego rządu i poparcie, ale Polacy wybierali sobie kolejnych prezydentów właśnie na uchodźstwie. To byli tacy prezydenci tylko symbolicznie, nie mieli żadnej władzy tak naprawdę, ale byli. Tutaj widzimy po kolei tych prezydentów: Raczkiewicz, Zaleski, Ostrowski, Raczyński, Sabat i ostatnim z nich był Ryszard Kaczarowski, którego tu widzimy na fotografii, stojącego obok Lecha Wałęsy. Kiedy Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta III RP w wyborach powszechnych, Kaczarowski stwierdził, że nie ma już sensu dalej utrzymywać rządu polskiego na uchodźstwie. W Polsce się skończył socjalizm, w związku z tym przyjechał Kaczarowski do Polski i symbolicznie przekazał władzę na ręce Lecha Wałęsy i w ten oto sposób zakończyła się ta cała epopeja związana z istnieniem naszego rządu na uchodźstwie w XX wieku. No i na koniec jeszcze takie zdjęcie, które pokazuje nam trudną sytuację tak zwanej pierwszej damy, czyli żony prezydenta. Jest dyskusja od jakiegoś czasu wracająca w naszym kraju, czy pierwsza dama powinna dostawać pensję za to, że jest pierwszą damą, czy też nie. W tej chwili nie dostaje pensji, ale reprezentuje w pewien sposób też naszego prezydenta. Bardzo często jeździ razem z nim za granicę, reprezentując nasz kraj, bierze udział w spotkaniach oficjalnych. Często też te prezydentowe prowadzą działalność charytatywną w kraju, więc no jest to dyskusja otwarta, czy powinna żona prezydenta dostawać uposażenie, czy też nie. No i też pytanie, jak na przykład by kobieta została prezydentką chyba raczej w naszym kraju, to czy podobne uposażenie powinien dostawać jej mąż. Ale to jest kwestia już otwarta. Tutaj widzimy zabawne zdjęcie, moment wyczuty bardzo dobrze przez fotografa.